posprzątać. Nie. A jak sobie posprzątała twoje rzeczy? Posprzątaj swoje rzeczy. Naprawdę za chwilę pójdę po ten worek. Nie. Sprzątasz? To się eskaluje pomiędzy wami. Cały czas nakręca. Tak. Sprzątni, nie. No wiesz, takie idę po worek, to już jest taki element, wiesz, że od razu budzi w niej bunt i opór. I ona jest od razu na niej. Już nawet nie wiadomo, czy do sprzątania, czy w ogóle do całej sytuacji i tak dalej. Nie, nie kupić. A ja szantażu, bo wcale, że możesz się kupić teraz. Nie, nie szantażu. No będę szantażowała, bo nie sprząta, nie będziesz miała mobilnie teraz. Ani telewizora. No i tu jest taka sytuacja szantaż na szantaż, nie? Ona ci mówi, że posprząta, jak jej coś kupi, tak. Ale ty ją też szantażujesz, że jak się nie posprząta, to jej wyrzucisz zabawki, nie? Tak. I to już widzisz, to się nakręca. I tak naprawdę ten przykład idzie od ciebie. To, co bym radziła, to żebyś ten czas, który przeznaczasz, wiesz, na takie utarczki z nią i sprzeczki, żebyś poświęciła na to, żeby ją zachęcić do tego i zmotywować na takiej zasadzie, że wstajesz i mówisz: słuchaj, Milenka, widzę, że ci się nie za bardzo chce sprzątać, to zróbmy tak. Ty składasz brudne rzeczy i ogarniasz śmieci, a mama poprawia poduszki na kanapie. Zamiast robić ze sprzątania przykry obowiązek, zamień to w formę zabawy. Możesz na przykład, ponieważ Milenka lubi tańczyć i chodzi na zajęcia z tańca, nie wiem, możecie tańczyć w trakcie sprzątania, puścić sobie fajną muzykę. Wiesz, żeby to było przyjemne, a ty ją jednocześnie uczysz, jak sprzątać. Dobra? Okay. Wcześniej nasze sprzątanie było koszmarem, kończyło się jakimiś kłótniami, workami na śmieci, ale teraz mam nadzieję, że jeżeli puścimy sobie muzykę, no to będziemy sobie tańczyć i będziemy sobie przy tym po prostu sprzątać.